Dzisiaj trudny temat. Palą się lasy Amazonii. Na portalach społecznościowych aż roi się od informacji o zagładzie płuc ziemi. W rzeczywistości sytuacja jest jednak bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Bardzo Was serdecznie zapraszam do mojego nowego wideo. W tym wideo, i to jest takie ogłoszenie na początek, kilka razy podam liczby albo fakty, ale w samym filmie nie będę podawał źródeł, na które się powołuję. Te znajdziecie w opisie do tego wideo. Robię tak, bo chcę, żeby sam materiał był przez to bardziej przejrzysty. Zacznę od zdjęć. Prezydent Francji Emmanuel Macron umieścił pod jednym ze swoich tweetów kilkanaście dni temu na temat pożarów w Amazonii zdjęcie sprzed 20 lat. Bardzo często celebryci, politycy i znani aktywiści podawali zdjęcia nie Amazonii, tylko pożary lasów w innych częściach świata, od USA przez Europę, a na Indiach skończywszy. Niektóre z opublikowanych zdjęć zostały zrobione co prawda w Amazonii, ale są stare. Zdjęcie opublikowane przez Madonnę przy informacji o lasach amazońskich miało 30 lat. Nie znaczy to, że w Brazylii nie ma pożarów. Są, ale spora część z nich jest pożarami nie lasów, tylko terenów, które już wcześniej, czasami znacznie wcześniej, zostały wylesione. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu z Maryland pożary, albo duża ich większość, które widać na przykład na zdjęciach satelitarnych, powstają na polach uprawnych i są wzniecane przez rolników po to, by przygotować grunty orne do zasiewów. To wypalanie pól, bo chyba tak to mogę powiedzieć, to działanie analogiczne do wypalania traw, które i u nas pojawiają się czasami. Te wypalone tereny były co prawda kiedyś lasami, niektóre nawet lasami deszczowymi, ale wiele lat temu zostały wylesione. Gdy analizuje się zdjęcia satelitarne obszaru Amazonii miesiąc po miesiącu, okazuje się, że obszar pożarów w dużej mierze nakłada się z terenami rolniczymi, a ich nasilenie koreluje się z okresem, w którym zaczynają się przygotowania do sadzenia soi i kukurydzy. Analizując zdjęcia satelitarne, nie da się także potwierdzić informacji, które pojawiają się w wielu mediach, że tegoroczne pożary są wyjątkowo rozległe. Liczba wszystkich pożarów zarejestrowanych w Brazylii jest w tym roku znacząco wyższa niż w roku poprzednim, ale tylko o kilka procent wyższa niż średnia z ostatnich 10 lat. Po prostu w zeszłym roku pożarów na terenie Brazylii było wyjątkowo mało. Ponadto tylko część wszystkich pożarów dotyczy lasów i tylko część z tych ostatnich dotyczy lasów Amazonii. Na terenie Brazylii leży jedynie nieco ponad połowa amazońskiego lasu deszczowego. Reszta znajduje się w Peru, w Boliwii i w kilku innych krajach Ameryki Południowej. Puszcza Amazońska, czyli ta, o której mówimy w kontekście ostatnich dni, pokrywa około 40% powierzchni Brazylii, ale zalesienie tego kraju wynosi 70%, a to znaczy, że niemal tyle, ile zajmuje Puszcza Amazońska, zajmują inne lasy, w tym lasy gospodarcze. Sporą część terenów Brazylii zajmują zarośla, które wypala się dla pozyskania terenów pod uprawy i hodowlę. Sposobem na pozyskiwanie tych terenów jest wtedy ogień, ale pożary zarośli to nie to samo, co pożary lasów deszczowych. Patrząc na statystyki, w dłuższym okresie, w tym roku nie dzieje się nic, co tłumaczyłoby takie międzynarodowe poruszenie. Owszem, w latach 2004-2012 wylesienie Amazonii spadało, a teraz nieznacznie rośnie, ale nie przekroczyło poziomu na przykład z 2004 roku, kiedy tempo karczowania puszczy było największe. Trzecie nieporozumienie to kwestia tlenu i tego, czy Amazonia to płuca ziemi. Miliony osób na całym świecie obejrzało i udostępniło wpisy aktorów, polityków i celebrytów, którzy alarmowali, że zaraz te płuca znikną, a przecież wytwarzają 20, niektórzy pisali nawet 25% tlenu na ziemi. To nieprawda. Amerykańskie wydanie tygodnika Newsweek cytuje naukowca, w opisie jego imię, nazwisko i konkretna instytucja. Mówią tak, drzewa wydzielają więcej tlenu niż zużywają, ale tylko w okresie wzrostu. A na takich systemach, czy w takich systemach jak puszcza, ilość biomasy jest mniej więcej stała. Oczywiście niektóre drzewa rosną, ale inne obumierają i próchnieją. Nadwyżka tlenu, którą dają rośliny, dają tylko i wyłącznie rośliny w okresie wzrostu. Ona jest wykorzystywana przez organizmy, które żyją w glebie, a które są odpowiedzialne na przykład za procesy biodegradacji drewna. W skrócie mówiąc, dodatni bilans tlenowy dają tylko lasy w fazie wzrostowej. Paradoksalnie więc, jeżeli chcemy, by las produkował więcej tlenu, niż go pochłaniał, musimy w
powycinać drzewa, które osiągnęły już maksimum wzrostu, a w ich miejsce sadzić sadzonki młodych drzew. Amazonia mogłaby w całości spłonąć, a ilość tlenu w atmosferze byłaby w zasadzie niezmieniona. To cytat tego naukowca, którego znajdziecie w opisie. Obliczenia mówią, że od 30 lat zawartość tlenu w ziemskiej atmosferze spadła o 0,005%, a to wartość w zasadzie pomijalna. Co nie zmienia faktu, że lasy Amazonii rzeczywiście produkują ogromne ilości tlenu. Ile? Cytowany przez Newsweeka naukowiec, profesor klimatologii z Uniwersytetu w Alabamie, Uniwersytetu w Albany, mówi o 32 miliardach ton rocznie, ale mniej więcej tyle samo tego tlenu zużywają. Czy to znaczy, że z Amazonią jest wszystko ok i nie ma się co martwić? Nie. I właśnie na tym polega pułapka wpadania w tak silne emocje. O Amazonię trzeba dbać i ją chronić, ale nie zrobi się tego wzniecając międzynarodową histerię. 25% brazylijskiego PKB jest wytwarzane przez rolnictwo. To logiczne, że i mieszkańcy, i administracja dążą do tego, by ten odsetek zwiększyć. Rolnictwo daje także szansę na wyrównanie ogromnych nierówności społecznych w tym kraju. Zresztą rolnictwo może być jednym z powodów nakręcania tych emocji. Brazylia chce przedłużyć umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, a to nie jest na rękę Francji, której produkty rolne mogłyby zająć miejsce tych brazylijskich. Być może to tłumaczy ogromne wzmożenie tematem lasów amazońskich, szczególnie wśród francuskiej opinii publicznej, elity politycznej, tak bym raczej powiedział, i prezydenta, który zresztą publikuje nieprawdziwe informacje w internecie. Społeczność międzynarodowa zdaje się nie zwracać uwagi na meritum problemu. Uważa się, że Brazylia ma obowiązki związane z lasami deszczowymi w imię celów wyższych i nikt nie przeczy, że te cele wyższe istnieją, ale istnieją też konkretne potrzeby ludzi. Mentorski ton bogatej Francji czy Niemiec jest hipokryzją. Tak samo jak Międzynarodowy Fundusz, na który najbogatsze państwa świata w czasie ostatniego szczytu G7 zebrały chyba 20 milionów dolarów. Sam szczyt kosztował wielokrotnie więcej. Wierzę, że dbałość o przyrodę i o ludzi da się pogodzić, ale to wymaga innego podejścia i wzięcia na swoje barki także większych obowiązków przez społeczność międzynarodową. Amazonia jest domem tysięcy gatunków roślin i zwierząt, które znikną bezpowrotnie z powierzchni ziemi, gdy las będzie się kurczył. Z punktu widzenia bioróżnorodności to byłaby katastrofa. W ciągu ostatnich 40 lat zaobserwowano 53% spadek populacji gatunków leśnych. Wycinka puszczy ma miejsce nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat i doprowadza także do obniżenia poziomu wód gruntowych oraz do dużej erozji gleby. Z czasem plony na odebranych lasom terenach będą coraz gorsze, a ogromne tereny, które kiedyś były lasami deszczowymi, staną się sawanną. Zdaniem specjalistów jesteśmy blisko punktu, z którego trudno będzie te niekorzystne zmiany cofnąć. Dzisiaj wylesienie Amazonii ocenia się na mniej więcej 17, może 18%. Przy 20, maksymalnie 25% zrujnowane ekosystemy będą już nie do odtworzenia, tak przynajmniej uważa organizacja WWF World Wild Fund. Jest jeszcze coś i to mi się wydaje szczególnie interesujące. Część terenów rolniczych jest w Brazylii przeznaczanych na uprawę roślin energetycznych, z których powstają biopaliwa. Dochodzi w związku z tym do gigantycznego paradoksu. Wycina się puszczę po to, by zrobić miejsce na uprawy postulowane przez samych ekologów. Unia Europejska, ale także Stany Zjednoczone, a nawet Japonia bardzo chętnie importują biomasę z Ameryki Południowej, bo dzięki temu same mogą się chwalić zieloną energetyką i zielonym transportem. Z kukurydzy, która wystarcza do wyżywienia jednego człowieka przez cały rok, produkuje się tylko 50 litrów paliwa, i to pokazuje prawdziwą skalę tego zagadnienia. I tak wycina się lasy po to, by na uzyskanych terenach sadzić rośliny, które jako ekologiczna biomasa, to zwykła taka sieczka czy słoma, statkami spalającymi mazut, największe dziadostwo, jakie można sobie wyobrazić, rozwozi się po całej planecie. Dzięki temu bogate kraje zyskują zielone alibi, a kto na tym traci? Przyroda, jej bogactwo, jej bioróżnorodność, ale także ludzie, szczególnie ci biedni, bo biopaliwa zdaniem ONZ-u są głównym powodem wzrostu cen żywności w skali globalnej.
Tyle tylko, że takie wytłumaczenie tego, co dzieje się w Amazonii, niewielu interesuje. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany. To, co dzieje się w Amazonii, wymaga międzynarodowej współpracy i wspólnego działania. Brazylia jest biedna, a kraje bogate, oprócz mentorskiego tonu, w zasadzie nie oferują nic poza tym. Emocje, które temu wszystkiemu towarzyszą, niczego nie zmienią, bo odciągają uwagę od meritum. Kropka. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.